Frankenstein. Historia i przesłanie. Część piąta. 28 lipca 1814 roku Mary z domu Godwin wraz ze swoim partnerem z Percy Shelleyem, za którego wyjdzie za mąż w grudniu 1816 roku, uciekają do Europy, a tam podróżują i zwiedzają wzdłuż rzeki Ren na terenie dzisiejszych Niemiec, a tam prawdopodobnie trafiają na wyjątkowe miejsce z niesamowitą historią. Oddalony 5 km od Darmstadtu. Co to za miejsce i co to za historia? Mowa o zamku Frankenstein. Pierwsza wzmianka o zamku jest z 1252 roku, a należał on oczywiście do rodu szlacheckiego, rycerzy Frankensteinów. W 1662 roku rodzina sprzedaje posiadłość i przenosi się do dwóch innych. 11 lat później rodzi się na zamku bardzo ważna postać. W 1673 roku na zamku Frankenstein rodzi się Johann Konrad Dieppel, niemiecki filozof, wynalazca, alchemik. Już od młodości wszyscy wiedzieli, że Johann jest genialnym dzieckiem. Bowiem w tajemnicy przeprowadzał wiele różnych eksperymentów, w tym m.in. na zwłokach zwierząt i ludzkich trupach, szukając sposobu na długowieczność. Gdy mieszkańcy się o tym dowiedzieli, wyrzucili go z zamku. Ale on nie poddał się. Skończył magistra i wciąż próbował znaleźć sekret na zamianę srebra w złoto i odkryć tajemnicę kamienia filozoficznego. Ostatecznie wynalazł błękit pruski, przyjęty następnie jako kolor mundurów pruskiej armii. Taki w tym przypadku Mary Shelley nigdy nie potwierdziła, że Johann Dieppel mógł być prawdopodobnie pierwowzorem do postaci doktora Frankensteina z jej książki. Ale jest jeszcze inna teoria, a mianowicie kolejna teoria, bardzo mało znana, skąd Mary mogła zaczerpnąć wzorce, te, które już wcześniej omówiłem i te, których jeszcze nie znamy, powiązana jest z ojcem Williamem i jego drugą żoną, macochą Mary, oraz słynnymi braćmi Grimm, ale o tym więcej w kolejnym odcinku. Zapraszam do lajków, udostępniania, subskrypcji, obserwacji i miłych komentarzy. Do zobaczenia.